to take control over your body and over your soul. We're gonna take back everything and lose it all. Lose it all. Dzień dobry moi kochani, witam was bardzo serdecznie po raz kolejny na moim kanale. Dzisiaj jest ze mną bardzo wyjątkowy gość, którego uwielbiam nie tylko za urodę, ale chyba przede wszystkim za wnętrze i za piękną artystyczną duszę. Jest ze mną Sara Girgis, na której pokażę wam makijaż oparty na kresce linerem, pięknych czerwonych matowych ustach, na pięknej rozświetlonej skórze, czyli coś co tygryski lubią najbardziej. Klasyka. Klasyka w najczystszym wykonaniu i będziemy dzisiaj testować trochę nowości, więc zostańcie z nami. Zapraszamy. To zaczynamy od pielęgnacji i dzisiaj mam dla ciebie, Sara, takiego minisa. Lubisz takie miniaturki? Żeby takie małe cudeńka. Takie małe cudeńka, ja uwielbiam. Mam do nich słabość, ale tak naprawdę to zawartość jest ważniejsza. A tutaj mamy akurat serum z Coloresa Golden Crocus. Fajne, bardzo rozświetlające. Dobra, i nakładamy. Fajne, takie chłodne. Mhm. Ale powiedz mi za chwilkę, jak ci się podoba zapach. Teraz muszę poczuć. Przepięknie pachnie. Tak, ja uwielbiam ten zapach. Jest śliczny. Nie zawsze tak zachwycam tymi zapachami, co? Tak, zapach to jest ważna część makijażu. Nie ma się co oszukiwać. Przyjemnie. Trochę przyjemności nie zaszkodzi nam, zwłaszcza na początek. Teraz jak poczekałyśmy chwilkę, aż serum się wchłonie, to możemy nałożyć krem. I teraz słuchaj, co mam dla ciebie. Mam dla ciebie jarmuż, szpinak, zielona herbata i kwas hialuronowy. Jak to brzmi? No to na twarzy jeszcze takich składników nie miałam. Brzmi to bardzo dobrze. Testowałam już ten krem, jest super. I dla wszystkich, którzy się interesują, co to jest za cudo, to jest taki właśnie zielony koreański krem. You to the people. Ja uwielbiam koreańskie kosmetyki. Ja też. Będę Cię dzisiaj nimi napastować. Wiesz co, w ogóle, Gosiu, a propos koreańskich kosmetyków, to ja sobie ostatnio stosuję taką koreańską pielęgnację w 10 krokach. Co ty słyszałaś mówisz? Na pewno. No pewnie. Tak, także ogólnie mam bzika. Jesteś fanką? Tak. A ile Ci czasu zajmuje taka pielęgnacja? To szybciutko, to się tak wydaje, wiesz, jak właśnie opowiadam znajomym, że tyle tego nagłodam. No to trzeba w rutynę wejść. Ale oczywiście, że tak. To wiesz, raz, dwa i to jest fajny taki, wiesz, codzienny Jasne. Rytuał. Trochę przyjemności, nikomu nie zaszkodzi. Wiesz co, nie wiem czy wiesz, ale te wszystkie koreańskie opakowania są takie ładne, kolorowe, zabawne po to, żeby jakby umilić ludziom sztukę pielęgnacji, bo niektórym może się wydawać taka surowa i nieprzyjemna, a to wszystko takie zabawne i kolorowe jest po to, żeby umilić ten czas i żeby uzmysłowić ludziom, że to jest ważne, ale też bardzo przyjemne. Zawsze, wiesz, zrobisz coś dla siebie dobrego, nie? O właśnie, o właśnie. Zacznijmy od skóry. No pielęgnacja to podstawa. No bez pielęgnacji nie ma dobrego makijażu. Po prostu to są tak ważne czynniki w makijażu, że jak o tym zapominamy, to gwarantuję, że coś będzie nie tak. Tak. Niestety. Wiesz, każdy zawsze się dziwi, że tyle się nakłada tych kosmetyków, ale to później procentuje. Procentuje. Pod oczy nałożymy sobie krem z Givenchy o nazwie Lentem Porel Blossom. Jeżeli mój francuski nie jest najlepszy, to mi wybaczcie. Użyłam ostatnio tego kremu i się absolutnie zachwyciłam, bo jest to krem, który nawet śmiałabym twierdzić, że jest czymś na pograniczu pielęgnacji i makijażu. Przede wszystkim dlatego, że on ma tak piękną, odbijającą światło drobinę, perłę, że wygląda się niesamowicie, nawet jak się nie nałoży korektora. A zauważyłam też, że on pięknie utrwala makijaż, jest taki komfortowy, po prostu cudo, 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 cudo. I pokażę wam, jak on wygląda, jak on się pięknie mieni. No zobaczcie, to jest po prostu cudeńko w małym pudełeczku. Prześlicznie wygląda. Mm-hmm. Tak pięknie rozświetla. To ma piękny, lekko różowy kolor, więc naprawdę super ożywia skórę pod okiem. Naprawdę coś niesamowitego. Już w ogóle od razu, wiesz, zwróciłam uwagę na ten kosmetyk, jak przyszłam. Ale on jest jeszcze taki gęściutki, po prostu coś cudownego. Tak fajnie chłodzi, nie? Taki efekt ma. Ale czujesz taki komfort pod okiem? Tak, gęstość? Tak. Super. Czy to ja nie muszę, wiesz, mówić, że mi jest przyjemnie? Ja nałożę go dzisiaj w większej ilości, dlatego że widzę, kochana, że masz troszkę przesuszoną skórę teraz przez ten niestety tak, zimowy etap. Więc tutaj spokojnie możemy tego nałożyć więcej, też jako taką kurację i to nam się za chwilkę fajnie wchłonie i przygotuje naprawdę super skórę pod makijaż. Teraz jak pielęgnacja już nam się ładnie wchłonęła, to możemy przechodzić do makijażu i zaczynamy od bazy. I ja mam dzisiaj dla Ciebie, kochana, bazę z Benefitu Professionnel, ale w wersji Pearl, czyli odbijającej światło. Ona ma lekko różowy kolor, ale wygląda naprawdę bardzo naturalnie i jeszcze do tego minimalizuje widoczność porów.
Czyli to jest coś, co my kochamy. I najlepiej nakładać ją palcem, bo wtedy naprawdę umiejscawiacie ten produkt tak, że po prostu on się tak ładnie rozkłada pomiędzy tymi porami, że ich po prostu nie widać. Teraz przechodzimy do momentu, który bardzo lubię w makijażu, czyli do podkładu. I dzisiaj po pierwsze wybierzemy sobie podkład Narsa, który wiem, kochana, że bardzo lubisz. Ja go uwielbiam. To jest cudowny. To jest podkład. Ideał dla mnie. To jest ideał, ale dzisiaj Cię zaskoczę, bo dodam do niego jeszcze kropelkę podkładu Estée Lauder Renutrive, który jest podkładem teoretycznie regenerująco przeciwzmarszczkowym, ale ja czasami lubię go tak dodatkowo dodawać, żeby nadać skórze takiego świetlistego wykończenia i żeby ten podkład, który nakładamy na twarz, był fajnie nawilżający, bo jak dobrze wiemy, niestety nie ma najładniejszej pogody. Jest klimatyzacja, więc możemy tutaj sobie dodawać trochę regeneracji. Musi, opowiedz mi, czy ten podkład z Estée Lauder to jest ten podkład, którego użyłaś w pytaniu na ścieranie? Tak, to jest dokładnie ten że podkład. Bardzo dużo ludzi się mnie pytało o ten podkład. Ale ja też dostałam bardzo dużo wiadomości w ogóle o Twój makijaż, o ten podkład, więc to też jest super, że ludziom podoba się tak lekki i świetlisty makijaż. Dzisiaj sobie go dodajemy, żeby nadać takiej świeżości, ale uważam, że na co dzień, żeby mieć bardzo naturalny efekt makijażu, to jest naprawdę super sprawa. Ja dzisiaj, kochana, tak bardzo naturalnie wygląda. Dokładnie. Ja dzisiaj, kochana, Cię jeszcze o pół tonu przyciemnię, dlatego że oczywiście będę rozjaśniać całą środkową część twarzy, więc żeby wszystko wyglądało naturalnie i spójnie, to wybieram sobie pół tonu ciemniejszą mieszankę. Czyli będę i opalona, i rozświetlona. Dokładnie. Można? Można, oczywiście. Teraz rozświetlimy buzię na domy jej świeżości korektorem. I korektor, kochana, który dzisiaj przygotowałam dla Ciebie, to jest korektor MAC Pro Longwear. To jest totalny old school. To jest jeden z pierwszych korektorów, którego ja w ogóle używałam, jeżeli chodzi o makijaż. Kiedyś MAC był bardzo, bardzo, bardzo popularny. I to była jedna z bardziej profesjonalnych marek makijażowych, na której można było pracować. Ale ja nadal go uwielbiam. A ja dobrze wiem, że Ty go lubisz, bo często używasz, także... Dokładnie. A Ty masz jakiś swój ulubiony? Nie. No i bardzo dobrze, dlatego mogę na sobie testować różne nowości. Opowiedz mi jeszcze, kochana, bo pewnie wszyscy się ciekawią, bo występowałaś w Voice of Poland, tam miałaś przepiękne makijaże, ale było. I miałaś tam tak piękne makijaże, że naprawdę coś niesamowitego, ale mnie zawsze ciekawi, czy po takich programach udaje Wam się jakby pewne techniki makijażowe zaczerpnąć na tyle, żebyście mogły same się później fajnie pomalować? Powiem Ci, że mi ogólnie dużo daje to, że... Często, wiesz, biorę udział w jakichś warsztatach makijażowych, gdzie jestem malowana i jakby, wiesz, każdy ruch makijażystki pędzelkiem czuję na sobie. I to jest super, tak? Dlatego, że ja naprawdę bardzo dużo się uczę przez to. Osłuchasz się. Tak, nie dość, że słucham, tak, tego, czego słuchają kursantki, to jeszcze, wiesz, czuję to na własnej skórze dosłownie. I potem dostajesz lusterko i jest efekt wow. Tak, i wiesz, ja naprawdę bardzo dużo się przez to uczę. Pewnie, że tak. Ogólnie ja bardzo lubię się malować. Nie dziwię Ci się. Też bym się malowała codziennie z taką urodą. Gosiu. Albo i nie malowała, zależy jak na to patrzeć, słuchaj. Ale wiesz, co jest fajnego w tym wszystkim? Że teraz po tym tutorialu możesz sobie włączyć odcinek ze sobą i sobie później zrobić ten makijaż. Tak, oczywiście, że tak. Także nie dość, że wyniosę z tego przepiękny makijaż, to jeszcze, wiesz, tak, umiejętności. Dokładnie. Teraz strefę pod okiem i na razie tylko w tym miejscu potraktuję pudrem i żałujcie, że nie słyszeliście przed chwilą Sary, zobaczyłam i mówię, och, ten puder. Ten puder. To jest oczywiście nasz ukochany puder tak Laury Lory Mercier Translucent Powder i tak jak mówiłam, na razie tylko pod oko. No i drobinkę na oczko, zamkniemy sobie. Celowo przypudrowałam tylko strefę pod okiem, bo z korektorem jest po prostu szybka akcja i trzeba go szybko przypudrować, żeby nie zebrał się w załamaniach, żeby móc nałożyć płynny bronzer. I ja dzisiaj mam, kochana, bronzer Nars Laguna i to jest bardzo fajna sprawa do ocieplania w zasadzie twarzy, nie do takiego mocnego konturowania, którego ja nie jestem wielką fanką. Ja lubię podkreślać naturalne rysy twarzy, więc najpierw sobie nałożymy ten płynny bronzer, a później jeszcze delikatnie wykończymy go prasowanym. Ja sobie naszkicuję takie kropeczki. Może też troszkę na czoło, bo to tworzy efekt skóry muśniętej słońcem, czyli coś, co bardzo lubię. Mogę wyglądać jak Indianin. No dokładnie. Będziesz makijażową Indianką. I rozetrzemy sobie wszystko gąbeczką.
O, to jest taki piękny, naturalny efekt. Uwielbiam. I teraz uwaga, nie jeden, a dwa pudry. Dlatego, że najpierw użyjemy pudru z Lory pod oczy w formie dobrze Wam znanego bakingu, a później resztę twarzy przypudrujemy czymś, co jest moim ostatnim, kolejnym odkryciem. I to jest puder z Givenchy Prism Libre. Nie dość, że wygląda tak pięknie, że ja mogłabym tylko siedzieć na niego patrzeć. Ja to cały czas właśnie prawda? Się patrzę. Już kilka razy mówiłyśmy o tym, jaki on jest piękny. Ale druga fantastyczna rzecz w tym pudrze to jest coś takiego, że on jest tak drobno zmielony, jest tak miałki, że on prawie wodę mi przypomina w konsystencji i to jest coś, co ja uwielbiam, jeżeli chodzi o pudry, bo to świadczy o tym, że on będzie miał bardzo delikatną i gładką konsystencję i nie będzie się w cudzysłowie ciastkował. Super. Jest Pani gotowa? Jest. I teraz na środek twarzy ten puder z Givenchy. Zobaczcie, jak pięknie wygląda. Givenchy. Pięknie się nazywa, nie? Prawda? Same tak piękności. Ekskluzywnie. Dokładnie. Na tym etapie, zanim przejdziemy do makijażu oka, nawilżymy usta i ja dzisiaj mam jaje. Używałaś? Tego akurat nie, ale zdarza mi się właśnie używać jaj kosmetyków. To mi poleciły właśnie dziewczyny, także bardzo dziękuję po raz kolejny. I to jest Lano maść, która jest w ogóle dla młodych mam. I to jest maść na brodawki, która jest w zasadzie z czystej lanoliny, więc jest bardzo bezpieczna. I to, jak to nawilża usta, to jest coś niesamowitego. Ona jest taka gęsta, że jest aż żółta. Ja bardzo lubię też lanolinę, tą możesz kojarzyć, taką zieloną w tubce. Tak, 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 bo używałaś. No właśnie. Pamiętam. I to jest to samo, tylko że o wiele tańsze. I do tego jeszcze większe. Jedyne co, to po prostu nie pachnie jabłkowo, ale moim zdaniem to wcale nie jest takie ważne. Nie, no oczywiście, że tak. No. Ważne, że jest wydajne. Ważne, że jest wydajne, dokładnie. Teraz brwi podkreślę pomadą, którą bardzo lubię, nieraz już ją widzieliście. Jest to pomada z firmy Pupa. Ty też ją bardzo, Sara, lubisz. Oczywiście. Bo już mi to nieraz mówiłaś, nawet właśnie przed tutaj rozpoczęciem tej części Sara mówiła o tym, o, to ta fajna pomada. Tak. To właśnie ta. I podkreślę brwi Sary numerem 003. I teraz wskazówka, którą bardzo dobrze znacie, jeżeli mnie obserwujecie. Mam na myśli odrobinę korektora nałożonego na syntetyczny pędzelek i podczyszczenie linii pod brwią. Wtedy nie tylko nasza brew wygląda na wyższą, ale jeszcze pozbywamy się wszystkich niedoskonałości, które każdemu mogły się zdarzyć. Brewki prawie gotowe, ale teraz, żeby jeszcze ujarzmić ich kształt i żeby je nabłyszczyć, użyję, uwaga, Lano maści z jaj, czyli tej, którą nakładałyśmy na usta. Wygląda to przepięknie, nałożę niewielką ilość właśnie tej maści palcem, a później wyczeszę szczoteczką do góry. Ale gloss. Cera gotowa, brew gotowa, więc co teraz? Cienia. Dokładnie. Czyli moja ulubiona część. Tak, bo Sara w ogóle uwielbia cienie do powiek. Nieraz o tym rozmawiałyśmy. A masz jakąś ulubioną paletkę? Jakąś ulubioną paletkę? Nie, wiesz co, ja tak ciągle... Bardziej kolory chyba, rzeczy, prawda? Tak, kolory, paletki. Wiesz jak ja lubię kolory. Sara, to wszystko co burgundowe, błyszczące, tak, złociste, kolory ziemi, prawda? Wiesz, w ogóle to są swoje kolory. Dzisiaj będzie trochę delikatniej na oku, ale myślę, że nadal będzie ciekawie, jak to zestawimy z mocnymi ustami. Ale żeby tak nie przynudzać, tego jeszcze nie było, to nałożymy sobie bazę i pierwszy raz użyję na tobie tej bazy. Jest to Make Up Forever Step One i to, co jest zaskakujące w tym, to jest to, że to jest baza pod cienie do powiek i baza pod pomadkę. Wow. Taki miks. Więc zobaczymy, jak to nam się dzisiaj sprawdzi. Wklepuję sobie palcem na całą powiekę ruchomą. No i cienie do powiek wreszcie. Dzisiaj będziemy pracować na paletce Nude Dude z The Balm. Są przepiękne, neutralne odcienie. I my rozpoczynamy od takiego beżowego cienia, który będzie cieniem bazowym. Przyjemniuszko. To jest najprzyjemniejsza część. Naprawdę. Ale wiesz co, rozmawiałam z Marzenką Rogalską, tak a propos, i śmiałyśmy się, że właśnie często jak szykuję Marzenkę gdzieś, albo w ogóle czasami zdarza nam się też razem gdzieś wychodzić, siadamy sobie, robimy sobie makijaż, pijemy sobie winko, jemy coś dobrego i tak po wyszykowaniu mówimy, o Jezu, to była najprzyjemniejsza część wieczoru. Tak, 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 spotkanie po prostu. Czasami nawet można się poszykować do samego szykowania i później założyć wygodne kapcie i obejrzeć Netflixa. Oczywiście.
To jest tak, życie, my kobiety uwielbiamy takie. My kobiety wiemy, co dobre po prostu. I teraz przejdziemy do kreski linerem, dopiero później wrócimy do cieniowania oka. To jest mój ulubiony sposób, bo bardzo często jest tak, że jak najpierw sobie wycieniujemy oko, a potem nałożymy kreskę, to jeżeli ono nie do końca nam wyjdzie, to już niewiele możemy z nią zrobić. A na tym etapie będziemy mogły jeszcze użyć sobie korektora w razie potrzeby i później dołożymy sobie cień i wszystko będzie perfekcyjne. I ja dzisiaj użyję jednego z moich ulubionych linerów, to jest liner z Maybelline w słoiczku, do którego dodaję kilka kropelek Duraline z Inglota. Wtedy mam perfekcyjną mieszankę. I teraz, jak ja robię kreskę? Spójrzcie, kochana, na mnie. I troszkę w dół. I ja najpierw zaczynam od nałożenia kreski w tym miejscu, gdzie mam jakby przedłużenie dolnej powieki. O. Popatrzymy sobie. I to jest miejsce, które wyznacza nam zakończenie linii. I ja specjalnie nakładam je sobie teraz troszeczkę dłużej, żebym dokładnie wiedziała, gdzie ono się kończy. A później właśnie korektorkiem sobie wszystko wyrównam. I teraz zamkniemy. I przykręcam sobie pędzelek. O, i łączę sobie linię. Dołożę sobie troszkę w tym miejscu, żeby nie było takiego załamania kreski. I wypełniam sobie całą linię bardzo spokojnie. Nie ma tutaj pośpiechu. I teraz, kochani, biorę sobie płynny liner. Tutaj akurat mam Tattoo Liner z Kat Von D. Pogłębiam sobie jeszcze tą linię. Po pierwsze, żeby ten kolor był taki naprawdę nasycony i bardzo czarny. A po drugie po to, żeby sobie jeszcze doprecyzować kreskę. I teraz nabieram odrobinkę korektora. To jest ten korektor z MAC-a na syntetyczny pędzelek. Podczyszczam sobie linię. I teraz możesz otworzyć, kochana, przed siebie i troszkę niżej. Linię fajnie jest też czasami od góry tutaj sobie podczyścić. Teraz jak mamy już kreski, to możemy wracać do cieni do powiek. I użyję teraz cienia Flawless, czyli coś, co bardzo dobrze Ciebie opisuje. I to jest przepiękny beżowy odcień, który super podkreśla oko i nie sprawia, że ten makijaż jest ciężki, bo dzisiaj chcemy, żeby to wszystko było delikatne, bo drugim głównym akcentem poza kreską będą czerwone usta. Coś czuję, że to nie jest nasz ostatni tutorial, słuchaj. No, powiem Ci, że to jest czas, nie? Części. Pewnie. Teraz na dolną powiekę nałożę lekko satynowy cień Firm i to jest odcień bardzo podobny do Flawless, tylko ma lekkie rozświetlające drobinki i bardzo mi to pasuje do tego makijażu. Nałożę to trochę grubiej, żeby proporcje się zgadzały. Teraz nadamy makijażowi blask, czyli coś, co sroki lubią najbardziej. I najpierw użyję rozświetlacza Becca Champagne Pop, nawet go nie będę otwierała, bo niestety cały jest potłuczony. I nałożę go na wewnętrzny kącik oka, a później nałożę jeszcze odrobineczkę tej bazy z Make Up Forever i zaaplikuję cudowny pigment z Inglota w numerze 54. Cóż za piękny kolor. Cudowny. Uwielbiam go. Uwielbiam go jako rozświetlacz, tak oczywiście go dzisiaj u Ciebie użyjemy, ale on też pięknie uzupełnia makijaż oka. Co za cudeńko. No właśnie, to jest ten. Jezu, żałuję, że tego nie widzisz. Uwielbiam go. Teraz czas na coś, co tygryski i sroki i w ogóle wszyscy lubią najbardziej, czyli na rzęsy. Tak jest. I ja najpierw wytuszuję rzęsy Sary miniaturką maskary Better Than Sex. To będzie prezent dla Ciebie ode mnie. Cudownie. I później przykleimy sobie kępki. Myślę, że to będą dwunastki i dziesiątki. To są kępki od Madisa, które dobrze znacie. No, dobrze, zobaczcie, jak to robimy. Sara, ale ja nie wiem, dlaczego dopiero teraz pomyślałam o tym, że chyba musimy opowiedzieć wszystkim historię naszej przyjaźni, tudzież miłości. Naszej miłości, oczywiście. Moja droga.
co ja już Cię od dłuższego czasu obserwowałam. To jest śmieszne, że dzisiaj można poznać taką fajną osobę po prostu przez Instagram. I wzajemnie. Naprawdę. Ale to wiesz, to ja Ciebie obserwowałam długo, ale Ty się do mnie odezwałaś. Tak. Słuchajcie, to w ogóle było tak, że ja szukałam modelki na szkolenie makijażowe i już wcześniej gdzieś tam wyskoczyły mi zdjęcia Sary, której uroda bardzo mi się spodobała. Ja lubię takie południowe typy urody i bardzo mi pasowała jej uroda do szkolenia. Nie tylko do szkolenia, ale po prostu. I słuchajcie, jak my się poznałyśmy, to ja myślę, że to po prostu zaskoczyło od razu. Od razu 100 tematów. Tak, tak, oczywiście. Od razu miałyśmy taki wspólny język, taki nie? Taki flow. Tak. No właśnie. Także widzicie, można się dzisiaj znaleźć przyciągnęłyśmy. Tak. I w ogóle też było bardzo miło, jak do mnie napisałaś, bo ja w ogóle podziwiałam Twoje makijaże od jakiegoś czasu i tak ja patrzę. Twoją urodę. Wow. Się śmiałyśmy, tu uwielbiasz siebie malować, ja uwielbiam malować, więc nieźle się uzupełniamy. I zamkniemy sobie. Makijaż oka mamy już prawie skończony i teraz sami możecie zobaczyć, jaka jest różnica. Sara już się widziała i to jest to, co my uwielbiamy, słuchajcie. Nie ma takiego makijażu bez pięknych kępek, jak z kępkami. Ale teraz, żeby jeszcze wykończyć ten makijaż w dobrym tego słowa znaczeniu, nałożycie listą kredkę Sephory, która jest, słuchajcie, wycofywana. Ja nie potrafię tego zrozumieć, ale to jest kredka numer 07, także póki jeszcze jest, to naprawdę radzę Wam pójść do sklepu i się w nią zaopatrzyć. To jest najlepsza cielista kredka, jakiej do tej pory używałam. I dolne rzęsy podkreślę troszeczkę maskarą. O, zobaczcie, jaka ta kredka jest kremowa. Po prostu jest najlepsza. Wiesz, że ja lubię, jak linię wodną mi malujesz? No właśnie, patrz, coś ty tak nie mrugasz. Naprawdę. W ogóle nic nie, się nie ruszasz. Jesteś ewenementem. Jesteś po prostu ewenementem. I do góry. No dobra, to zdejmujemy baking. I cieszymy się piękną skórą. Baking zdjęty, więc teraz, żeby wzmocnić modelowanie, nałożę mój ukochany bronzer. To jest Too Faced Sweetheart Bronzer. On ma bardzo, bardzo delikatny kolor, więc nałożę go pod kości policzkowe, troszeczkę na czoło, żeby zacieplić Ci buźkę. W modelowaniu twarzy zostały nam dwa elementy. Czy szanowna Pani wie jakie? Róż. O, tak, dokładnie. Tak. Ale coś jeszcze? Ulubione chyba, co? MAC Dainty. Tak. Oczywiście, że ulubione. Tak od razu właśnie zobaczyłam. Piękny, tak znajomy. Tak, lekko mieniący się, zimny róż. I mamy jeszcze... Świetlacz. O, czyli dokładnie. Dla mnie najlepsza część makijażu. I nie wyobrażam sobie makijażu bez rozświetlacza, ja naprawdę. Również. Rozświetlacz, rzęsy. Możemy się uśmiechnąć. O, ja sobie troszeczkę więcej nałożę tego różu, żeby się pięknie utrzymał. A Pani się gdzieś dzisiaj wybiera, nie mogę powiedzieć gdzie, więc musi mieć trwały makijaż. Zawsze, wiesz, muszę mieć jakąś okazję, gdy wiem, że mnie będziesz malować. Tak, to okazja zawsze się znajdzie. Nie mogę tak przyjść do domu i po prostu zmyć. Dokładnie. Troszeczkę na nosek. Uwielbiam. Na łuku pidyna. I z drugiej strony. Wiesz, że to mnie to właśnie tak nauczyłaś, nie tak na czubek nosa nakładać rozświetlacz? Ciężko to wytłumaczyć, ale to jakoś tak fajnie odświeża. Tak, ale to jest taki, makijaż. Wiesz, jeden szczegół, a od razu inaczej wszystko wiśnia wygląda. Na torcie, tak, po prostu. Wiele osób nie lubi tego, ale jakby ja mi się to podoba. I teraz na koniec moment, na który nie mogłam się doczekać. Czyli nowa matowa pomadka z Laury Mercier. Jak pozdrawiam ją na Instagramie, Sara widziała. I słuchajcie, to jest tak genialna sprawa. To jest matowa pomadka w kredce, ale ta formulacja jest czymś, czego do tej pory nie widziałam, bo ona jest matowa, ale ona jest jednocześnie tak kremowa na ustach. Trudno jest mi zrozumieć, bo jakby moim zdaniem to są dwie rzeczy, które sobie zaprzeczają. Zaraz się przekonam. Zaraz się przekonasz, a tutaj jest. I ona w przypadku moich bardzo wysuszonych ust zdała egzamin po prostu, nawet nie na piątkę, na dziesiątkę. Także zobaczcie jeszcze, jaki kolor jest piękny. Jaka przyjemna konsystencja. Właśnie miałam się Ciebie o to zapytać, czy Ty już na tym etapie jesteś w stanie wyczuć? Jestem w stanie wyczuć i chciałam Ci powiedzieć, ale nie chciałam mówić, wiesz, jak mi masz usta. No, ale wiesz, to możesz sobie nawet odbić górę od dołu, śmiało i czujesz, jaka ona jest komfortowa. Tak, naprawdę. Jest bardzo kremowa. Przyjemnie się nakłada. Czerwień nałożona, więc teraz ostatni klaps, czyli mgiełka utrwalająca. Ja oczywiście użyję aktualnie mojej ulubionej Too Faced Hangover kokosowej.
O! Ale zapach. Zapachniało i tym optymistycznym akcentem pokażemy Sarze lusterko. No w końcu! No w końcu! Bo widziała się tylko etapami, więc oto ten moment. Nastał ten moment, tak. Proszę się zobaczyć. O jest! Nie, bo ja nie chcę użyć brzydkiego słowa. Ale że na dobrze, czy że na niedobrze? A jak myślisz? Bardzo szczerze. No przepraszam, że to powiem, ale jest zajebiście. Kocham ją, to jest moja, przecudowna, to jest moja wspaniała dziewczyna. Tak, bo ja chcę ci powiedzieć, co mi się podoba, ale nie wiem od czego zacząć. W ogóle wiesz co? Ty robisz cudownie, malujesz brwi. Naprawdę? Tak, dlatego że wszystko jest tak, wiesz, dokładnie, ale nie ma takiego efektu, jakby ci to wytłumaczyć. Takich, takich instagramowych, no, tak, brwi, tylko wszystko jest naprawdę. Bo ja lubię, brew jest idealny, ale jak widać włoskie jednocześnie. A jak ci się podoba ta pomadka, powiedz? No pomadka to jest w ogóle, nie dość, że konsystencja jest, tak, bo ona ma taki niby matowy efekt, no nie? Ale nie, ale jest takim tak. tępym matem, tylko i w ogóle jest takim elegancki. Mówię szczerze teraz, że dla mnie to jest idealna czerwień. A, no, naprawdę. Dlatego, że ona trochę wpada w nie jest taka, malinowy. Taka tak jakby wulgarna, tylko tak... Nie no, mogłabyś w ogóle... zaśpiewać, tak? No. Albo kiedyś, jakbyś poszła na scenę, to byś zaśpiewała. Tak, ale naprawdę jest... w takim makijażu. Jest przecudnie. No to bardzo. Zresztą to nie jest żadna nowość i... Bardzo. Mnie miło. Jakoś wcale to nie dziwi. Kocham ją. Ja ją po prostu tak kocham. Najlepsza makijażystka na świecie. Najlepsza modelka i w ogóle. Wypadałoby się pożegnać, ale nie wiem teraz jak. Także dziękujemy kochani, że nas oglądaliście. Mamy nadzieję, że miło spędziliście z nami czas, bo my się świetnie bawiłyśmy, słuchajcie. Pewnie. Jak zjadłyśmy zawsze razem. Prawie całe ptasie mleczko, więc może nie powinnyśmy za często się spotykać. Ale było miło i przyjemnie i bardzo no i efekt kochani, jest. Wow. Bardzo Ci dziękuję, że byłaś z nami i myślę, że jeszcze ja też nie raz dziękuję. Się zobaczymy. Oczywiście. Do zobaczenia następnym razem. Mua.